kosmiczne święto. Właśnie odbyło się śniadanie prasowe, na którym poinformowaliśmy o tym, że już w maju, konkretnie 18 maja 2019 roku, z Centrum Lotów Kosmicznych przy Bednarskiej 9 rusza pierwszy załogowy lot w kosmos. A mówiąc konkretnie, to przygotowujemy tutaj instalację teatralną, taką bardzo sensoryczną dla dzieci od pierwszego roku życia. Będzie bardzo dużo przestrzeni dla dziecięcej wyobraźni, mnóstwo faktur i materiałów do dotykania. Kosmos jest właściwie taką inspiracją dla nas, bo ten, kto zna teatr małego widza, to wie, że nigdy nie operujemy dosłownością, nigdy nie pokazujemy rzeczy wprost, a raczej operujemy umownością i wspinamy się na wyżyny abstrakcji, którą dzieci kochają. Więc z kosmosu zaczerpniemy na pewno kolory, faktury, różnego rodzaju struktury i formy, ale będzie to zupełnie zmysłowa przestrzeń, taki teatr do dotykania. To będzie kosmiczna przygoda. No i nareszcie dowiemy się, co z tą grawitacją. No to zobaczymy, gdzie jest granica między kosmonautą a kosmitą i zobaczymy, czy uda nam się kosmonautów, kosmitów przeistoczyć.